Jo, telefoniczny, bo telefoniczny vlogasek, króciutki unboxing tego, co przyszło do mnie w takim wielkim kartonie. Już pewnie coś tam widzieliście, ale no, to zobaczcie sobie teraz unboxing, jak to wszystko wyglądało. I dziękuję bardzo firmie miejskiesporty.pl za ten cały sprzęcior. Dobra, mały unboxing, co my tutaj mamy. Tylko musimy to jakoś otworzyć. Otworzymy to otwieraczem do browarów. O, pyk. Bang, bang. Taki mały unboxing od góry. Będzie ciekawiej. Dobra, przy okazji mam telefon na głowie, jak widzicie. POV. Dobra, co my tu mamy? Bang. O Jezu, ale to ciężkie. O, widzicie to? Trickboard. Trickboardzik. Ciężkie to, twarde. Do deski. Dobra, następnie co my tu mamy? Co to jest? Kokendama, czy co to jest? Sam szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co to jest. Tak. Kendama, taka o, krompopik, bardzo fajna, ładna. Otwieramy następną paczuszkę. Co my tutaj mamy? Następna paczuszka to też jakaś kendamka. Dobrze, dobrze. Fajnie to wygląda. Tam już widać na dole, że są jakieś deski. Ja dokładnie też nie wiem, co przyszło, więc jesteśmy oboje, jeśli będziemy zaskoczeni. Kolejna kendama, ta mi się mega podoba. Mega ładnie wygląda. No, elegancko. Dobra, to wyrzucamy. Wow, patrzcie. To jest ten trickboard, nie? Ale to będzie kozak. Kładziecie to na to. To jest ciężkie ogólnie. Kładziecie to na to. I próbujecie utrzymać równowagę. To jest na takim lekkim papierze ściernym. Więc mega zajawa. Weźmiemy to na dwór na pewno. I to w osobnym odcinku. To będzie sztos. Dobra, lecimy dalej, żeby nie przedłużać. Tutaj mi przyszły jakieś rączki do hulajnóg. To je komuś damy na skateparku. Ja się na tym nie znam totalnie, ale dostałem to dzięki. Tutaj co mamy? Co to jest? O, jojo przyszło. Nice. No, kiedyś to się robiło triki na jojo, więc coś pokombinujemy pewnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno. To mamy parę jojo. I mamy tutaj deseczkę. Mamy deseczkę. Deseczka jaka? Zjarta. O, elegancko. I chyba nawet mój rozmiar, chyba to jest 8,25 z tego co widzę. Także kozacko. Tam w ogóle moją świnię słychać. Nie wiem, czy słyszycie świnkę morską, ale jest tam dalej. Nie wiem, czy ją widać. O, fajnie. Mamy deseczkę zjarta. No i mamy jeszcze coś, na co polowałem i otrzymałem. Mamy jeszcze cruisera firmy Globe. Tak to wygląda. Też mega kozacko, ciekawe jak się będzie sprawował na podczas jazdy, ale no to już jest sprzęcior konkretny, więc na bank będzie git. Na pewno zrobimy o tym odcineczek. Pamiętajcie, że z kodem GORGO22 macie 10% zniżki na cały asortyment na stronie miejskiesporty.pl. Także zachęcam, wbijajcie, kupujcie, oglądajcie itd. A te wszystkie sprzęty, które widzieliście dzisiaj, zobaczycie niedaleko w odcinkach, bo będziemy je testować itd. Będzie dużo fajnego się działo. Do zobaczyska. Hej!